Łódź i giełdę papierów wartościowych w Warszawie łączy bardzo wiele. Można się było o tym przekonać podczas konferencji Łódzkie Region Przyszłości, współorganizowanej przez GPW. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego, firm i samorządów. Łódź jest ciągle w procesie spełniania się obietnicy, która oczywiście także się zmienia, ponieważ Łódź, która powstawała przemysłowa 200 lat temu, a rodziła się jako jeszcze rolnicza 600 lat temu, no to oczywiście inne kryteria i warunki życia, inne technologie. Dzisiaj, kiedy Łódź już wchodzi właściwie w trzecie narodziny technologii elektronicznych i także komunikacyjnych, kiedy ma olbrzymią infrastrukturę rozbudowaną, którą miałem szczęście tworzyć dla Łodzi. Mówię tu o infrastrukturze kolejowej, infrastrukturze drogowej, infrastrukturze lotniczej z perspektywą jeszcze Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więc można powiedzieć, tu jest pełnia szczęścia, która już się dopełnia, dokonuje w całości. Natomiast mamy jeszcze przed sobą budowanie atrakcyjności miejsca, żeby Łódź była dalej identyfikowana w świecie jako miejsce innowacyjności, kreatywnej, twórczej, artystycznej, ale także i w zakresie nowoczesnych technologii w świecie gospodarki, informatycznych, również także obsługi biznesu, ale także produkcji, czy to artykułów z zakresu farmaceutyki, czy też gospodarstwa domowego, czy też produktów związanych z budownictwem. Różne te dziedziny, które w Łodzi czy w regionie łódzkim można postrzegać. Łódź także może być tą taką centralną i miejscem, gdzie będzie kwit obrót gospodarczy, giełdowy. Dla giełdy spotkania takie jak to w Łodzi to okazja do szerszej promocji rynku kapitałowego i warszawskiego parkietu. Widzimy Łódź jako takie duże zaplecze potencjalnych emitentów i chcemy przypomnieć tym przedsiębiorcom łódzkim, tym początkującym i tym już bardziej dojrzałym o możliwościach, jakie daje uzyskanie statusu spółki publicznej i notowania instrumentów finansowych. Drugi cel związany jest z promowaniem wśród samorządów województwa łódzkiego, ale też szerzej w całej Polsce instrumentów finansowych, które mogą być źródłem uzupełnienia budżetów inwestycyjnych tychże samorządów, ale nie w sposób taki oczywisty w postaci emisji obligacji obejmuje instytucja finansowa, tylko w modelu takim obywatelskim. Mówimy tutaj dużo o tym, jak włączyć ten proces finansowania samorządów, mieszkańców danego regionu, danego miasta, danej miejscowości. Widzimy w tym olbrzymi potencjał. Od 8 lat zamożność Polaków rośnie, nadwyżka finansowa rośnie i rośnie też związanie z małą ojczyzną, z miastem, w którym mieszkamy, regionem, w którym żyjemy i trzeba to teraz wykorzystać, przekuć to na zwiększenie takiej bazy finansowej dla samorządów poprzez aktywizację oszczędności obywateli. Wśród uczestników konferencji byli także przedstawiciele spółek już notowanych na GPW. Wskazywali oni na korzyści, jakie niesie ze sobą status spółki publicznej. Dla nas obecność na giełdzie papierów wartościowych to przede wszystkim wysoka wiarygodność, która w biznesie turoperatorskim jest jedną z kluczowych potrzeb i kluczowych aktywów. I to zarówno względem klientów, jak i naszych partnerów biznesowych, kontrahentów, jak i wszelkich instytucji finansowych. Jesteśmy w pełni transparentni, jeżeli chodzi o osiągane wyniki. Jesteśmy przewidywalni, jeżeli chodzi o moment ich publikacji. I potrafimy tym samym językiem komunikować się z kontrahentami, bez względu na to, w którym regionie świata działają. Sama giełda ma także bezpośredni związek z Łodzią. To właśnie tutaj pracują zespoły informatyków przygotowujących kluczowy produkt technologiczny GPW Łódź. My jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wierzymy w to, że Łódź stanie się takim hubem technologicznym i nasze centrum B+R zlokalizowaliśmy w Łodzi. Widzimy dostęp do utalentowanych ludzi, widzimy bardzo dobrą jakość życia dla naszych
pracowników i dzisiaj byśmy nie zmienili tej decyzji podjętej 6 lat temu. Właśnie uważamy Łódź za taki perspektywiczny hub technologiczny nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Na rynku głównym GPW notowanych jest obecnie 12 spółek z województwa łódzkiego, a ich kapitalizacja przekracza 2 miliardy 700 milionów złotych. 13 mniejszych spółek notowanych na rynku New Connect wartych jest łącznie ponad 0,5 miliarda złotych. 4 emitenci papierów dłużnych, 2 samorządy i 2 spółki uplasowały na rynku Catalyst obligacje o wartości 245 milionów złotych.